Radio Kraków. Dzień dobry, naszym gościem jest Marek Radoszyn, ekspert z firmy Fugazi. Marku, co się dzieje z tym gazem, że on tak tanie? Zapalniczki poszły w dół. Dzień dobry. Zapalniczki no, poszły w dół, no bo dużo jest takich zapalniczek. Nawet my mamy takie gadżety w naszej branży. Są takie gadżety, prawda? Taki zapas. No, że tak, żeby zabraknie gazu, to masz jeszcze zapalniczkę. To zapalniczek można dopchać. Ale tak poważnie mówiąc, rzeczywiście widać to na stacjach benzynowych, że na stacjach paliwowych, że ceny gazu szybują w dół. To dobra wiadomość. To bardzo dobra wiadomość. Te ceny gazu zaczęły szybować już w grudniu. Z uwagi na bardzo ciepłą jesień i ciepły początek zimy. Także one... Ale co, że później ten zimowy gaz został wprowadzony? Zimowy gaz tam już od kilku lat został wprowadzony później, bo 1 grudnia, wcześniej był 1 listopada, także tam skrócili ten czas o miesiąc i też jest troszeczkę inny skład tego gazu, tam mniej trochę propanu jest już od kilku lat. W związku z tym ten gaz ogólnie jest tańszy w tym okresie. Nie ma tak dużych różnic zima-lato. Ale tak jak powiedziałem, dlatego, że ten gaz, dlatego, że zima była taka lekka, na początku przynajmniej, na początku, to gaz bardzo zaczął tanieć. Zaczął tanieć szybciej niż zwykle, tak bym powiedział. W ogóle paliwa tanieją, tak? Bo i benzyna, i olej napędowy też staniały, ale my akurat dzisiaj o gazie porozmawiamy, bo ile w tej chwili? No najtańsza stacja w Krakowie, złoty 59. No pięknie. A powiedz mi, bo rok temu padał rekord, ile to wtedy było rekord niskich cen? Rok temu mniej więcej o podobnej porze roku spotkaliśmy się i wtedy było złoty 49 w Krakowie, ale w Polsce była cena złoty 9. To było bardzo, bardzo nisko. No ja wtedy mówiłem, że takich cen nie było od 2003 roku. Jeśli to tak będzie postępowało jak w tamtym roku, a jeszcze dodatkowo ceny ropy, które są rekordowo niskie, no to może być tak, że cofniemy się do tamtego wieku, gdzie gaz był zerem z przodu. To by było ciekawe, no, ale to jest możliwe, bo biorąc pod uwagę porozumienia Stanów Zjednoczonych i Iranu i zawarcie tych pokojowych porozumień. Tak, tam Iran ma dużą strasznie w tym momencie nadwyżkę. No i to myślę, że jak te paliwa wpłyną na rynki światowe, to naprawdę może mieć wpływ na ceny. No to czekamy na te tankowce w tym momencie cały czas i na zero z przodu. Irańczycy, podążajcie. Rzeczywiście gaz jest tani, gaz się opłaca. No gaz się opłaca. Nawet sobie zrobiłem takie wykresy w tym momencie. Wydrukowałem sobie ceny, jakie były rok temu, prawda? Nawet dwa lata temu. Tutaj dwa lata temu cena benzyny podchodziła już prawie pod 6 zł. Dokładnie ja mam 5,82, a cena gazu wtedy była 3 zł. I wtedy przy tam cenie instalacji gazowej w okolicach 2,5 tysiąca i zakładając, że miesięczny przebieg jest około 3000 km, a zużycie benzyny wynosi 10 litrów, no bo wiadomo, że gazu jest wyższe i wtedy tu się dodaje 20%, to wtedy ta opłacalność była miesięczna na poziomie prawie 500 zł. Przy cenach dzisiejszych, gdzie no benzyna bardzo potaniała, bo jest na przykład 4 zł, a gaz złoty 59, miesięczne oszczędności są prawie że zbliżone. Tam 20 zł jest troszeczkę gorzej w tym momencie, bo jest 470 zł. Ale hipotetycznie, gdyby ten gaz kosztował 99 groszy, benzyna też by potaniała. Tu mam taką hipotezę tutaj zrobioną, że benzyna kosztuje 3,50, a gaz kosztuje 0,99. To miesięcznie jest 550 zł. Generalnie gaz drożeje szybciej, gaz tanieje szybciej niż benzyna. Niż benzyna. Tak. No tak, no i to już jest teraz też inaczej niż kiedyś, bo dawniej obawiano się tego, że silniki krócej żyją. Te, które jeżdżą zasilane gazem. Dziś te instalacje już są inne i trochę inaczej ta technologia się spisuje pod względem trwałości. No dokładnie, no instalacje gazowe bardzo szybko się rozwijają, ja to sobie tak zawsze porównuję, tak samo jak komórki bez mała. No. Co półtora roku ludzie zmieniają komórki, no może nie tak często zmieniają instalacje gazowe, ale jeśli by tak robili, to również na pewno by się dziwili, że to się tak zmienia. Ja się zastanawiam, bo tak naprawdę gaz to jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to tanie paliwo. Ekologiczne, bo o tanim już mówiliśmy, ekologiczne. I teraz Kraków, który walczy ze smogiem, powinien zrobić coś, żeby zachęcać kierowców do tego, żeby korzystali z gazu. Tymczasem nie ma żadnych ulg dla tych, którzy na gaz jeżdżą, a mało tego są szykany, bo na przykład nie wolno wjeżdżać na parkingi podziemne, czego pojąć nie mogę.
mogę za żadne skarby. Dlaczego? Pytałem w Straży Pożarnej w Komendzie Głównej. Nie ma żadnych wytycznych Straży Pożarnej. Nie ma żadnych wytycznych żadnego ministerstwa w tej sprawie. Jedyne co to to, że jeśli jesteś właścicielem parkingu, możesz sobie powiedzieć, od dziś nie wpuszczam na przykład żółtych samochodów. I na tej zasadzie ci, którzy są właścicielami parkingów, takie rozporządzenia wprowadzają. No dokładnie, może trzeba dokładnie. By ich było trochę przywołać do porządku. Dokładnie, ale ja już tu spotkałem się z gdzieś na internecie widziałem taką fotografię, gdzie akurat jest znak LPG nieprzekreślony i że tam można mogą wjeżdżać samochody. Bo to dziwne jest, to jakby ktoś powiedział, dobra, od dzisiaj benzyniaki nie wjeżdżają, albo diesle. Diesel to rozumiem, bo smrodzą. Najprędzej diesel, dokładnie. No, a tu właśnie gaz i nie, bo co, bo wybuchnie? Ile było takich wybuchów gazu? Nie pamiętam żadnego. No, jeśli by takowy był, od razu byśmy pewno w tym słyszeli, w mediach, byłoby głośno. Tak, bo to jest zawsze tak, że jeśli samochód uderzy w drzewo, to jeśli to jest zwykły samochód, to mówi się samochód osobowy, a jeśli to jest czarne BMW, to mówi się czarne BMW uderzyło w drzewo. No tak. I są takie stereotypy, ja myślę. Ludzie poruszają się w takich blokach myślowych. I ten blok właśnie dotyczący gazu to tak. Same stereotypy. Szybsze zużycie silnika, dodatkowe koszty związane z eksploatacją, czyli nie wiadomo jakie koszty serwisowe. Ja nie wiem, jakie by to miały być, ale tak się mówi. No i właśnie to, że pewnie wybuchnie w parkingu podziemnym. Co do kosztów serwisowych, to bardzo często ludzie mówią, że no droższy jest przegląd techniczny. Ale przegląd techniczny jest droższy o 63 zł. Nie, nawet chyba mniej. 60? 61. Około 60 zł jest drożej. No to jest raz w roku. Raz w roku. No. Wiadomo, że też trzeba przyjeżdżać na przeglądy instalacji gazowej. Przynajmniej ale teraz policzmy sobie, o ile mniej wydajemy na paliwo i tak to wszystko tym gazem gasimy. Ja myślę, że miasta powinny się ocknąć w Polsce i zwrócić uwagę, i zwrócić swoje serce ku paliwom właśnie takim jak LPG, bo to może być przyszłość. I to nie dalekosiężna, bo auto elektryczne są drogie, jest ich mało, a na gaz jeździ mnóstwo ludzi. I stworzenie jakichś takich choćby ulg parkingowych, choćby ulg jakichś tam jeszcze związanych z jakimiś opłatami. Myślę, że to zachęciłoby ludzi dodatkowo. Przynajmniej, żeby nie było parkingów, które zabraniają wjazdu samochodom na gaz. No. Jeszcze jedno zdanie na koniec krótko, bo przygotowujesz rajd. O tym porozmawiamy jeszcze kiedyś, ale chciałem, żebyśmy to już dzisiaj zapowiedzieli krótko. No dokładnie. Przygotowujemy tutaj z kolegą z takich wyjazdów złombolowych. Rajd, ale już zupełnie nasz. To będzie druga edycja. Pierwsza edycja była dokładnie rok temu. W tamtym roku. Tak, nie rok temu, bo w zimie. Ta druga w tym momencie będzie rok po tamtej, czyli dokładnie 22 lipca. To jest bardzo, taka data, prawda? Imprezowa. Imprezowa. I to będzie akurat piątek. Cały weekend będziemy mieli wydarzenia związane z tym rajdem. Rajd w tamtym roku był jednodniowy, a w tym roku będzie to rajd dwudniowy. To będzie i w sobotę, i w niedzielę. To będzie w Kryspinowie pod Krakowem. W okolicach tam Rochatyny. I to nie jest rajd, taki wyścig na czas, karkołomny, tylko raczej dobra zabawa. Dobra zabawa, połączona z atrakcjami na miejscu, z biwakiem, będzie można przyjechać samochodem. Mile widziana z PRL-u. Mile widziana oczywiście z PRL-u, no bo my tak jakby mamy dużego Fiata z przyczepą kempingową. Jasne. I też mamy też naśladowców, którzy niewiadów. Zapowiadają się, że przyjadą też z jakimiś przyczepami, no zobaczymy. No, nie robimy jakiejś selekcji. Jak ktoś nie ma auta, może przyjechać samą przyczepą. Nie robimy selekcji, bardziej chodzi o klimat taki biwakowy, spędzenie weekendu razem poza Krakowem w gronie właśnie ludzi, których łączy pasja, czyli motoryzacja. Marku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Już dziś umawiam się z tobą, żebyśmy się spotkali w sprawie tego właśnie rajdu, jak to będzie wyglądało. No super. Za jakiś czas, jak już będziemy znali trochę więcej szczegółów. Dziękuję bardzo. Marek Radoszyn, Fugazi, nasz ekspert, był dzisiaj naszym gościem.